2. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Zwolniłeś sekretarkę? Ach, to ty. A co, spodziewałeś się kogoś innego? Czekam na Ewę. Wolałbym, żeby cię tutaj nie widziała. Więc jednak zgodziła się przyjść. Tak jak mówiłaś. Widzisz, kotku, jak ja się znam na ludziach? Straszny z ciebie sukinsyn. Lubię, jak tak się śmiejesz. Wiesz co, ty masz niespożytą energię. Dziwię się, że Ewa cię wypuściła. No, przy niej takiej energii nie miałem. Wpadłam po to, żeby ci powiedzieć, że znalazłam tego Dudzińskiego. Kogo? No, Dudzińskiego. Tego, który był świadkiem na ślubie Zygmunta Rozdrażewskiego. A teraz siedzi w jakimś kiepskim domu starców i klepie biedę. No to powinnaś z nim pogadać. No już to zrobiłam. I co? Wygląda na to, że nic nie wie o Złotobramskich. A może wie, tylko nie chce powiedzieć? Wątpisz w moje walory śledcze? To ty. Siadaj, pogadamy. A gdzie mecenasowa? Moja żona zaraz tu przyjdzie. Mam nadzieję, że z kasą. Chcę ci zapłacić. Ile nie wiem. Na pewno się dogadacie. Ja nie będę się wtrącał. Ale najpierw chcę z tobą porozmawiać. Jesteśmy w separacji, wiesz o tym? Ja w odpowiednim momencie wyjdę, żebyście mogli spokojnie się dogadać. Będę tutaj, obok. Tak w razie czego. Zbytek ostrożności. Pana żona nie ma się czego obawiać. No, to samo jej mówiłem. Ćpunom takim jak ty średnio te rzeczy wychodzą. Niech pan zapyta swojej córki. Dostaniesz swoje i żebym cię tu więcej nie widział. Rozumiesz? Dzień dobry. Moja żona. Jacek już się niepokoił, że nie przyjdziesz. Jak się umawiam, to dotrzymuję słowa. To samo mu mówiłem. Ja wyjdę na moment. Wy sobie porozmawiajcie. Zaraz wrócę. Jacek, ja chciałabym, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Oboje z mężem bardzo martwimy się o Magdę i o ciebie. Nie potrzebny. Magda jest moim dzieckiem i nie podoba mi się to, w jaki sposób z nią postępujesz. Ona chciała ci pomóc, tylko problem w tym, że ty nie chcesz sobie pomóc i co ona ma robić? Nie musi nic robić. Jacek, czy ty sobie nie zdajesz sprawy, w jakim ty jesteś stanie? Ty jesteś chory.
Ty nigdy nie będziesz miał normalnego życia, jeżeli nie zaczniesz się leczyć. Jeżeli się kochacie, to ja nie mam nic przeciwko temu, żebyście byli razem. Tylko to ty musisz o to walczyć. Teraz, zaraz. Dlaczego ty się nie chcesz leczyć? Czy ty nie widzisz, że ty niszczysz i siebie, i Magdę? I po co te wielkie słowa? To nie są wielkie słowa. To jest prawda, którą może wreszcie powinieneś zrozumieć. Ja nie rozumiem. Ja nie znam twoich rodziców. Nie wiem, dlaczego oni nie pomagają ci, dlaczego ciebie zostawili. To ja ich zostawiłem. Nie oni mnie. No być może. Ale ja nie mogę na to pozwolić, żeby Magda poszła w twoje ślady. Ja wciąż wierzę, że ty jesteś dobrym chłopakiem, który popadł w jakieś fatalne uzależnienie. Ty musisz dać sobie szansę. I Magdzie też. A ona jest dla mnie najważniejsza. Jezu. I po co to pieprzenie? Krótko. Ile pani daje? Słucham? Mam zniknąć? Rozumiem. Czekam na propozycję, ile pani daje. Przecież po to się tu pani ze mną umówiła, nie? Ja chciałam z tobą poważnie porozmawiać. Rozumiem, ale nie musisz się bawić w te podchody. Ile dajesz, żebym zniknął? Moja cena to 20 tysięcy. Ja nic nie rozumiem. Ty chcesz, żebym ja ci zapłaciła 20 tysięcy, żebyś ją zostawił? Niżej 15 nie zejdę. Rozumiem. Dobrze, że mi o tym powiedziałeś. Przepraszam bardzo, miałem pilny telefon. Bogdan, czy ty wiesz, co on proponuje? On uważa, że powinniśmy mu zapłacić? Zapłacić? To jest obrzydliwe. Ty zostawisz ją natychmiast, rozumiesz? Natychmiast ją zostawisz! Uspokój się, to wreszcie się odkry. Ej, co jest? Co to za szopka? Poczekaj. Dobra, to za szopka. Dobra, jazda, stąd. Co to za teraz? Ona grała głupią, czy jak? Tu jest 10 tysięcy. Ona więcej ci nie da, rozumiesz? Zaraz, zaraz. Drugie 10 dostaniesz, jak wyprowadzić się z mieszkania i znikniesz z oczu Magdzie. Czy to jest jasne? Jasne, jasne. Nie bardzo wiem, co tu jest grane, ale niezła z was para. Masz milczeć i zniknąć. Rzuciłem go na zbity pysk. Ale uważam, że to jest twoja wina. Masz rację. Moja. Broniłaś tego ćpuna. Chciałaś mu pomagać. To ludzki odruch, nie uważasz? Ale wyhodowałaś żmiję. Nie rozumiesz tego? Co zamierzasz? Nie wiem, muszę się zastanowić. Jak on mógł? Jak mogło mu przejść przez głowę, przez moment, przejść przez głowę, że my chcemy zapłacić, żeby odszedł? Może święty dlatego chyba to wszystko jest kwestią ceny. Dobrze, ale co zamierzasz? Jak to co? Muszę porozmawiać z Magdą. Czekaj. Nie śpiesz się. Spokojnie. Ona powinna o tym wiedzieć, nie uważasz? Tak, ale spokojnie. Dobrze? Muszę zebrać myśli. To nie będzie takie proste. Muszę z nią porozmawiać. Wieczorem. Wieczorem będzie lepiej. To ja już jestem, panie mecenasie. Dzień dobry pani. Może ja podam kawę? Nie, dziękuję. Ja zaraz wychodzę. No, rzeczywiście mam jeszcze trochę roboty. Nie będę ci przeszkadzać. Ale postaram się tę sprawę jakoś załatwić. Tylko spokojnie, dobrze? Masz rację. Tylko spokojnie. Do widzenia. Thank you.
mam zniknąć, rozumiem. Czekam na propozycję, ile pani daje. Przecież po to się tu pani ze mną umówiła, nie? Czekaj, ja chciałam z tobą poważnie porozmawiać. Rozumiem, ale nie musisz się bawić w te podchody. Ile dajesz, żebym zniknął? Moja cena to 20 tysięcy. Przepraszam, ja nic nie rozumiem. Znaczy i co? Ja chcę, żebym ci zapłaciła 20 tysięcy, żeby cię zostawił? Niżej 15 ja nie zejdę. Co za dzień? No, nieźle ci dzisiaj wymaglowali. Fizyka, geografia, historia. No, ale na szczęście wszystko zaliczyłam, ale miałam trochę problemów z historią. Ale Chrupek gadał z historykiem, to sekretarki. Naprawdę wstawił się za mną? Tak wygląda, zresztą, wiesz, jak cię zdobył z matki, zawsze o pomocą. Ach, to mój tata. Coś się stało? Nigdy by cię nie przyjeżdżał. Właśnie. No nie wiem, może po prostu stęsknił się za córeczką. Może. No to cześć. No, cześć. Cześć, tato. Co się stało, że tak nagle przyjechałeś? Siadaj, musimy pogadać. Dobra. Rozmawiałam z Jackiem. Z tym od Magdy? Tak, narzeczonym mojej Magdy. Wyobraź sobie, że on oczekuje ode mnie, że ja mu zapłacę za to, że ją zostawi. Jak to? No tak. Zażądał jakiejś sumy pieniędzy nawet, nie wiem jakiej. Czekaj. Znaczy co, on powiedział, że jeżeli ty mu zapłacisz, to on ją zostawi? Tak. No a powiedziałaś o tym Magdzie? Uważasz, że powinnam? No oczywiście. Ja nie mam najmniejszych złudzeń. No słuchaj, przecież on chciał ją sprzedać. No tak, ja teraz też nie mam żadnych złudzeń. Chwila. To znaczy, że Magda ma, tak? Michał, ja tutaj jechałam i ja o niczym innym nie myślałam. Co ja jej mam powiedzieć? Co ja mam powiedzieć córce, która jest po raz pierwszy zakochana w życiu? Że kocha łajdaka? Ale chyba nie masz zamiaru biernie się przyglądać, jak on się z nią żeni. Oczywiście, że nie mogę do tego dopuścić. Zrozum, Michał. No co ja mam jej powiedzieć, jak ona jest taka młoda? Każdy musi kiedyś stracić swoje złudzenia. Ale to jest najgorszy moment. Ona jest na to zupełnie nieprzygotowana. Ale nikt nigdy na to nie jest przygotowany. A poza tym ma ciebie. Masz rację. Ja nie powinnam tracić czasu. Ja pojadę po nią do szkoły. Czekaj. Jak ty to sobie wyobrażasz? Że będziesz z nią rozmawiała na ulicy? Wieczorem będziecie miały na to czas i okazję. Tak, Bogdan też tak powiedział. Chyba masz rację. Na razie muszę sama się uspokoić. Nie wierzę, rozumiesz? Nigdy w to nie uwierzę. Mama nie mogła tak postąpić. Chyba jej nie znasz. Znam. Ja też uważam, że twój związek z Jackiem nie robi dobrze ani jemu, ani tobie. Stara śpiewka. Mama chciała z nim porozmawiać. Ja uważam, że powinniśmy porozmawiać z nim oboje. W końcu razem jesteśmy twoimi rodzicami. Powiedzmy. I co razem ustaliliście? Mama chciała z nim porozmawiać sama, więc oddaliłem się dyskretnie z gabinetu. Kiedy wróciłem, Jacka już nie było. Powiedziała mi, że wszystko to z nim załatwiła. Zapytałem się, jak to. Powiedziała, żebym się tym nie przejmował. Nie wierzę. Przepraszam, tato, ale albo źle zrozumiałeś, albo to są jakieś twoje chore kombinacje. Mama nigdy by czegoś takiego nie zrobiła, a Jacek nigdy na coś takiego by się nie zgodził. Nie no, ty naprawdę nie rozumiesz, że on mnie kocha. To jest łobuz. Dopiero teraz to wiem. A skąd wiesz, o czym rozmawiali, skoro nie było cię przy tym? Kiedy wróciłem do gabinetu, mamy już nie było. Zauważyłem, że przez przypadek był włączony dyktafon. No wiesz, taki, który używam w pracy. No i nagrała się ich rozmowa. Chcesz posłuchać? Proszę. Ale ja nie dopuszczę do tego, żeby Magda poszła w twoje ślady. Jezu. I po co to pieprzenie? Krótko, ile pani daje? No mam zniknąć, rozumiem. Czekam na propozycję, ile pani daje. Przecież po to się pani ze mną umówiła, nie? Moja cena to 20 tysięcy. 20 tysięcy, żebyś ją zostawił? No niżej 15 ja nie zejdę. Rozumiem. Wystarczy. To naprawdę mama. Widzisz, jak to jest.
Przykro mi, ale musiałem ci to powiedzieć. Nienawidzę was. Magda! Nienawidzę was! Magda, zaczekaj! Chyba możesz mi zaufać. Więc to prawda. Dzień dobry. Wernerówno? Chyba raczej dobry wieczór, a co ty robisz w szkole o tej porze? Dyrektora już nie ma? Wyszedł już godzinę temu. Też musi człowiek odpocząć, nie uważasz? Co chcesz? Nie, nic takiego, chciałam tylko porozmawiać. No to przyjdź jutro. A może ma pani jego numer telefonu do domu? Do domu? A dajcież by mu pożyć chociaż wieczorem. No idziemy, bo muszę zamykać. Jutro wszystko załatwisz, nie martw się. Magda! Magda, wreszcie, no szukam cię, biegam wszędzie. Po co? Za mało masz jeszcze mocnych wrażeń? Dzisiaj jak wychodziłem ze szkoły, czekał na mnie Jacek. Chciał cię pobić? Nie, przeciwnie. Powiedział, że zerwał z tobą. To prawda? Powiedział ci, że zerwał ze mną? Tak dosłownie? No, nie zupełnie tak dosłownie, ale wolałbym ci nie powtarzać. Dlaczego? Powtórz, proszę, chcę wiedzieć. Zawołał mnie przez siatkę, tchórz jeden. Kiedy podszedłem, powiedział... Na pewno chcesz wiedzieć? Tak, proszę. Powiedział, że cię zwolnił i że jeśli chcę, mogę dojeść resztki z pańskiego stołu. Zanim przeskoczyłem siatkę, zwiał. Magda! Co on ci zrobił? Zostaw mnie. Jestem chodzącą na dwóch nogach głupotą. Co on ci zrobił? Nie no, kurde, ja go chyba zabiję! Nie gadaj głupot, prędzej on ciebie. On jest zdolny do wszystkiego. Co on zrobił, powiedz. Sprzedał mnie. Jak to sprzedał? No zwyczajnie, nie rozumiesz, co to znaczy sprzedać? Oddał! Za pieniądze! A wiesz, z kim załatwił te transakcje? Z moją matką! Z moją kochaną mamusią! Boże, żygać mi się chce! Ale to niemożliwe, no. Przecież twoja mama nie byłaby nigdy zdolna do takich rzeczy. Tak myślisz? Więc się mylisz, bo właśnie to zrobiła! Czarek, ja do niej po prostu tam nie wrócę! W ogóle sobie tego nie wyobrażam. Słuchaj, nic się nie dzieje, w razie czego zawsze możesz przyjechać do nas. Wiesz, ile on chciał za zerwanie ze mną? 15 tysięcy. 15 tysięcy złotych, 0 groszy. Nareszcie się dowiedziałam. Ile jestem warta? No, w każdym razie pamiętaj, taka jest rynkowa cena na mnie. Ty się chyba źle czujesz. Uważasz, że mogę się dobrze czuć? Z taką ceną? No, może ty dałbyś więcej za mnie, co? Uspokój się. Proszę. Ja nie jestem Jackiem. Chodź. Chodź, pójdziemy na postój taksówkowy. Tu jest niedaleko.